Czym po zakończeniu kariery zajmują się byli piłkarze? Są tacy, którzy nie lubią robić nic. Są jednak również tacy, którzy zarobione pieniądze nie tylko wydają, ale również inwestują. Aby dowiedzieć się, w co zainwestowali dwaj byli reprezentanci Polski, wybraliśmy się na coś słodkiego do Bielska-Białej. Bajkolody jeszcze nie widziałam, nie spróbowałam, ale na pewno pójdę i zobaczę. Byłam tam z wnuczką, bo mnie wnuczka zaprosiła. Dobre? Bardzo dobre, proszę spróbować. Proszę panowie, dzień dobry. Dobrze trafiłem? Dzień dobry. Dzień dobry. No ładnie to macie. Bajkolody to nazwa, jak rozumiem, nieprzypadkowa. No nieprzypadkowa to są... Pierwsze litery nasze, od naszych nazwisk, baszczyński, kosowski, czyli bajkolody, ale żeby było łatwiej dla dzieciaków, bo to głównie dla dzieciaków stworzone jest nazwa bajkolody. Kto wymyślił? Kurde, Kamil, no. Muszę to przyznać, że to był jego pomysł, także on trafił, ja zaakceptowałem, bo nie mogło być inaczej. Co, prowadzicie nas po swoich włościach? Zapraszam, zapraszam. Panowie, skąd pomysł, żeby jeden duży, kulisty kształt zamienić na mniejsze kulki? Akurat padło na, można powiedzieć, w cudzysłowie, biznes lodowy, tak? Ale generalnie to była bardziej idea szukania czegoś dla siebie, czegoś swojego, spróbowania takiej innej strony, no, życia też między innymi, jakiegoś tam biznesu. Ja zawsze miałem marzenie, żeby mieć coś swojego, żeby właśnie usiąść u siebie, wypić kawę, poczytać gazetę, czy tam przejrzeć jakieś wiadomości w internecie, także no to się udało zrealizować. Fajnie, że w takim mieście, fajnie, że w Bielsku. Super, że z Baszczem, no bo z kim otwierać, jak nie ze sobą bliską, jak nie z kumplem, więc realizujemy. Jeżeli chodzi o samo załatwianie, czyli lokal i tak dalej, to spotkaliśmy się z dużą życzliwością tutaj w Bielsku, w urzędach, także z tej strony było łatwiej, tym bardziej, że Kamil już miał doświadczenie, bo wcześniej otwierał pączkarnię. No właśnie, pączkarnia, to są twoje pączki? No takie powiedziałbym, że dubeltowe. Konkretne, ale ludzie potrafią zjeść dwa i trzy i przychodzą po kolejne, także no po prostu są dobre. Jagoda. A to jest... Jagoda. Będzie tam z piwnicy, z tajemnicy. Taka najlepsza. Spod lady. W przeciągu 6 dni spotkaliśmy Małysza i tutaj pana Baszyńskiego. Nie, świetna sprawa, no. Cieszymy się. Idziemy sobie usiąść. Ale był jakiś kurs baristy? Mieliśmy, tak. Na początku, jak startowaliśmy, wszystko, kurs parzenia kawki. To nie takie proste, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Nie. Spienianie, gramowanie wszystkiego, dokładnie ustalanie. Każda kawa jest inna. Dzisiaj przyjdzie klient flat white, przyjdzie klient cappuccino, przyjdzie latte. To na wszystko trzeba być gotowym. Właśnie, bo są tacy, którzy się naprawdę znają i trzeba im podać to, czego chcą. Oczywiście, my jesteśmy lodziarnią, ale kawkę też staramy się, żeby była jak najlepsza i bardzo profesjonalna. No i stąd wszystkie kursy. Wasze cechy piłkarskie tu się pokrywają z waszymi rolami. Ty bardziej taka stabilność, tak, w tyłach pewność. Kamil trochę fantazja i więcej tego polotu. Dobrze, że jesteście i być może jest okazja, bo kilka osób to obejrzałem i chciał, żeby wasz tutaj złożył deklarację, że będzie walczył do końca, tak jak na boisku. To się nie ma co poddawać. To jest początek biznesu i... No nie ma takich strzałów świetnych, To Marcina mi to zupełnie nie pasuje, bo pamiętam z boiska. Nie, ale to zależy, do czego piję, bo to też jest tak. Nie, dajemy radę oczywiście, to jest dobre, że ta wymiana zdań jest cały czas. Często na boisku było tak, że musiałem sprzątać po nim, no i to trochę chciałem przenieść też w interes. Ale zawsze na koniec, wiesz, zawsze... Na koniec były to. Zawsze był dobry wynik, no na koniec. Nie doszłam jeszcze do słonego karmelu, który dla mnie jest wyznacznikiem tego, czy jest dobre, ale jak na razie bardzo smaczne. I jesteśmy tu pierwszy raz. Bardzo fajnie wydaje się, taka przestrzeń dla dzieci stworzona. Koleżanka jeszcze w oczekiwaniu, ale chyba jak już będzie na świecie, to też pojawi się. Lody świetne. Bardzo dobre, świetne, duże gałki, duże gałki, smaczne. Polecamy naprawdę wszystkim. A kawka? No, ja nie piję kawy, ale żona mówiła, że świetna. Bardzo dobra.
bardzo dobra, taka jak lubię, w sam raz nie za mocna, bardzo dobra. Czyli okazuje się, że talent nie tylko piłkarski. Tak, oczywiście. Żeby ta jakoś się tak, interes, żeby kwitł. Lodowy turbokozak.